Jest tak zimno, nikt się nie spodziewał śnieżycy. Ostatni raz byłem na dworze. Jestem pewien, że widziałem niedźwiedzia polarnego. Napij się kakao, rozgrzeje cię. Niestety nie mam na to czasu. Mam strasznie dużo pracy. O nie, śnieg napadał na moje zadanie domowe. To może trochę potrwać, zanim się rozmrozi. Pójdę po suszarkę do włosów. Naprawdę potrzebuję tych długopisów. Nie tak szybko, Sami. Mam pomysł. Jest naprawdę fajny. Chodźmy. Fajny pomysł? W takim razie wchodzę tam. Zrobimy przybornik, który pomoże ci w odrabianiu lekcji, Sami. Zaznaczyłam linię, aby móc odpowiednio pozaginać tekturę. Wow, wygląda całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać efektu. No to zabieram się do pracy. Świetnie poszło. Teraz musimy dokonać kilku cięć. I przyspieszam. Podasz mi klej, Sami? Załatwione są. Dziękuję. Właśnie dlatego tworzymy świetny zespół. Czuję, że moglibyśmy dokończać swoje... kanapki! Czekaj, nie o to ci chodziło, prawda? Nie. A tak w ogóle, to gdzie jest moja kanapka? No dobrze, możesz ją zrobić później. Musimy złożyć te kawałki kartonu. To naprawdę proste. Patrzcie! Hej, wygląda jak akordeon! W sumie tak. Ach, Paryż, tak bardzo za nim tęsknię. Sekwana, wieża Eiffla. Nie zapomnij o wypiekach, Sam. Są pyszne. Rogaliki i takie tam. Przez to gadanie robię się głodna. Muszę się skupić. Tak jak zaplanowałam, wszystko było pod kontrolą. Ale nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś. Chociaż nie narzekam. Teraz trzeba to zamknąć. Ja to zrobię! Wow, to się broni tu! Hej, udało ci się, Sami. Dobra robota. Cieszę się, że mogłem pomóc. Co dalej? Będziemy potrzebować szuflad do przechowywania wstążek i sznurków. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wdrożyłem unikalny system segregacji. Jesteś tego pewien, Sami? Teraz jak o tym wspomniałaś, myślę, że może być trochę przestarzały. Nasz projekt rozwiąże ten problem. Musimy wyciąć ten karton i możemy zacząć go składać. Wszystko gotowe. Sam budowniczy przybył na pomoc! Dobra, zobaczmy. Patrz na to, Su! Dziękuję, to jest świetne. Na pewno nie było to proste. Ile jestem winna, panie budowniczy? Potrzebujemy jeszcze kilku takich. Już o to zadbałem, Su. Oto twoje kartonowe pudełka. I to tylko za jednego przytulaska. Wow, Sam! Zaoszczędziło nam to mnóstwo czasu. Budowniczy Sam podejmie się każdego zadania. Zadzwoń już dziś po bezpłatną wycenę. Wow, to interesująca oferta. Nie wiedziałam, że robisz teraz reklamę. No tak, aby prowadzić biznes, trzeba zapewnić sobie rozgłos. Kolejna część organizera została ukończona. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Nie zapomniałaś o czymś? Musisz jeszcze zapłacić. Z przyjemnością cię uściskam, Sami. Mam tyle zadane. Od czego zacząć? No dobra, dasz radę, Sam. Skoncentruj się. Wszystko w porządku, Sam? Nie będę kłamać, Su. Bywało lepiej. Auć, dzięki. Stworzymy coś do przechowywania tych twoich wszystkich notatek. To chyba dobry pomysł. A, czuję się, jakbym właśnie wydepilował sobie brwi. Cóż, trzeba się nacierpieć dla urody, Sami. Możesz wyciąć otwór w górnej części tego elementu, a ja zrobię więcej pudełek. Oczywiście, Su. Wszystko jest lepsze niż odrabianie zadań domowych. Gotowe! Niezła zagrywka, Sami, ale i tak musisz odrobić pracę domową. Zobaczmy, czy teraz działa. Ha! Pasuje idealnie! Teraz musimy je wszystkie skleić. Ostrożnie, żeby nie przykleić palców do pudełek.
Wygląda jak wieża Jenga. Zagrajmy! Ha, jeszcze nie teraz sami. Jesteśmy trochę zajęci, pamiętasz? I to nie jest gra planszowa, tylko miejsce na karteczki samoprzylepne. Myślę, że wygląda to świetnie. Marker mi się wypisał. Potrzebny mi nowy. Co jest? Hej, Sami, co ty robisz? Przepraszam, Sue, mam za dużo przyborów. Nie wiem, gdzie je położyć. Chyba wiem, jak ci pomóc. Potrzebne nam coś, do czego można je włożyć. A ten błyszczący koleżka nam w tym pomoże. Teraz ostrożnie go złóżmy. W ten sposób. Hej, to dziwne. Postępowałem według twoich instrukcji, a i tak wyszło mi coś innego. Musimy zrobić jeszcze kilka pudełek. Proszę bardzo. Myślę, że już wystarczy. Hurra! Teraz można w nie włożyć moje markery. Masz, działaj. Proszę, jeszcze jeden. Sue, możesz odrobić za mnie pracę domową? Zapomnij, nie dam się znowu w to wkręcić. Jak można zadać tyle małemu różowemu glutkowi? Lawina! Uratuj mnie, Sue! Sami, nic ci nie jest? Myślałem, że już po mnie. Dzięki, Sue. Musimy zrobić coś, co pozwoli ci utrzymać porządek w papierach. I chyba wiem, co. Voilà! Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, Sue. Musimy złożyć to na pół. Tak jak pudełko na pizzę. Szkoda, że nie ma tam pizzy. Potrzebujemy kleju, Sami. Możesz czynić honory? Oczywiście. Zawsze służę pomocą. Wszystko gotowe, Suzy! Jesteś jak maszyna do klejenia. Nigdy mnie nie zawodzisz. Uwielbiam z tobą współpracować. Myślę, że w tym nie zmieszczą się wszystkie moje dokumenty. Masz rację. Przyda nam się więcej. Warto je też usztywnić. Ten karton powinien spełnić swoje zadanie. Będziemy musieli włożyć kawałek do kieszonki. Mogę to zrobić. To wymaga delikatnego dotyku glutka. Dobra robota, Sam. Lepiej bym tego nie zrobiła. I to już ostatni element. Mamy wszystko, czego nam potrzeba do stworzenia organizera. Hurra! Teraz tylko musimy to wszystko połączyć. Gotowy, Sami? To będzie świetna zabawa. Zupełnie jak układanie puzli. Uwielbiam puzzle, Suzanne, a ty o tym wiesz. Wchodzę w to. Do dzieła! Myślę, że to ci się spodoba. Patrz! Co ja będę z ciebie zrobił, Sue? Zawsze mnie wspierasz! Zaczynamy! Super! To na pewno pomoże ci w zadaniach domowych. A to musi trafić do papierowej laleczki. Teraz potrzebne nam zapięcie. Gdzie jest rzep? Rzep? Nie widziałem żadnych rzepów! O, Sami! Jeszcze tylko kilka praktycznych elementów dekoracyjnych. I coś do stojaczka na markery. Gotowe! Wow, właśnie tego było mi trzeba, Sue! Cieszę się, ale to jeszcze nie koniec. Ale co jeszcze można zrobić? Wiesz, zimna pogoda w pewnym sensie mnie zainspirowała. Wow, wiesz, że Elsa to moja ulubiona śnieżna księżniczka! Wiedziałam, że ci się spodoba. Patrz na to, koniec z poplątanymi wstążkami. To moje ulubione naklejki. Możesz je też schować? Z przyjemnością. O, Sami, ten organizer jest po to, by utrzymać porządek. I ostatnia rzecz. I to wszystko. Śnieżny organizer Sama jest gotowy. Teraz pora na zadanie domowe. Wiedziałem, że to powiesz! Miejmy to już ze sobą!
Jest tak ciepło i przytulnie. Cóż, do zobaczenia później, Su. Czeka na mnie kolejny dzień w szkole. Sami, nie możesz wychodzić w taką pogodę. Zamarzniesz. O, jaka ty słodka, Susan. Nie martw się, zimno mi nie straszne. Co? Ale jak to? Mam ze sobą mój organizer Elsy, więc śnieg może sobie padać. A, prawie zapomniałem. Do zobaczenia następnym razem, kochani. Pa, pa.